Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej
i spraw, abyśmy obdarzeni zostali przez Ciebie życiem wiecznym, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiedli przed garnkami mięsa i jedli chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza, oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu i będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak, o zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a kiedy nazajutrz rano warstwy rosły, uniosła się ku górze, ujrzano, że na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela pytali się wzajemnie, Manchu, to znaczy, co to jest? Gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy Mojżesz powiedział do nich, to jest chleb, który Pan wam daje na Boga. Oto Słowo Boże. Który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych rządów,
a odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przeoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Oto Słowo Boże. Zachęcajmy, aby je wykorzystali inni,
przybądźmy na uroczystości odpustowe licznie zapraszam. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O dobre przeżycie przez naszych parafian uroczystości odpustowych, aby z Bienic przynajmniej setka parafian uczestniczyła w tej uroczystości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W intencji mszy świętej o łaskę nieba dla świętej pamięci Anieli Meller w 8. rocznicę śmierci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W naszych intencjach, w intencjach naszych rodzin, o Trwanie przy Chrystusie i Jego Kościele, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, wysłuchaj nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe.
zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali Cię uczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, który wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zawsze. Thank you.
pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem, nie odmawiaj im swej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenia. O odpuście już mówiłem, nie będę się powtarzał. Natomiast za tydzień msza święta w trybie niedzielnym, intencja mszalna 12 sierpnia, za świętej pamięci Katarzynę Ruchot, 30 dzień po pogrzebie. Kochani, pięknie tak śpiewamy, organistki grają, z miejscowe grają. Nawet jestem zaskoczony, powiem szczerze, dzisiaj, że zagrały tak bardzo dobrze. Nawet ja mam dla nich oceny, tak jak w szkole. A więc Klaudia ma 5, a Weronika, jak będzie grała nogami, to jest jeden trudny element, nie ma możliwości w domu tym ćwiczyć, prawda? To też 5 dostanie. O, taka jest tylko drobna różnica, więc jestem pozytywnie zaskoczony jedną i drugą, tak pięknie dzisiaj zagrały. A Weronika zdała jeszcze egzamin dodatkowy, który zdawiliście jej wy, lekko zniekształcając melodię Ojcze Nasz. A ona się trzyma nut i się nie dała. Czyli pokonała was wszystkich, bo nuty zna. A tak jedna i druga może grać, czy inni grający. Dlaczego? Słuchajcie, te dzieci w czasie wakacji każdego dnia czytają przynajmniej 100 stron nieznanych sobie nut. Dlatego to jest możliwe. Myślę, że jak już będzie koniec wakacji, w tej chwili mamy mniej więcej ich połowę, lekko za połową jesteśmy, jak będzie koniec wakacji, to już będą biegły po organach, już nawet nie będą chciały na tańce chodzić, nie na dyskoteki, bo będą deptać nogami i rękoma po klawiaturze. A my będziemy mieli bardzo dobre organistki. Bardzo pięknie. Zapraszam na odpust. Powstańmy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Bogu niech będą dzięki.